Witam serdecznie w Mundialowniku i zapraszam na omówienie grupy B. Nie ma na co czekać, bo czasu jest mało, a grup jeszcze bardzo dużo, więc zaczynajmy. W grupie B zmierzą się ze sobą takie potęgi jak Anglia, Iran, USA oraz Walia. Więc no nie ma na co czekać, lećmy po kolei na pierwszy ogień, nie kto inny jak sami Anglicy. Innej koszulki z tej grupy nie miałem po prostu, także wybaczcie. I tradycyjnie od tego, jak to było poprzednio, no najdroższym zawodnikiem, a w zasadzie taką najdroższą trójką zawodników reprezentacji Anglii jest Phil Foden, Jude Bellingham oraz Harry Kane. Według Transfermarktu wszyscy są warci 90 milionów euro, jest to bardzo dużo do pieniążków. Łącznie są warci 270. Nieważne! Średnia wieku tej reprezentacji wynosi około 25,9 roku, więc praktycznie 26, więc stosunkowo jest to dość młoda kadra. Tutaj się wspomogę może ściągawką, bo mam wypisane wyniki w ostatnich 5 meczach synów Albionu bodajże. Z Węgrami przegrali 1-0, z Niemcami i Włochami zremisowali po 1. Potem porażka z Węgrami 4-0 i remis z Niemcami 3-3. Wszystkie te mecze odbyły się bodajże w ramach Ligi Narodów. A skupiając się już tak typowo na turniejach, najwielkich turniejach, w których występowała reprezentacja Anglii, no to mamy tutaj dość duże sukcesy, bo w 2002 roku zanotowali dobry wynik, bo aż ćwierćfinał mundialu. W 2006 go powtórzyli, w 2018 było nieco słabiej. Przepraszam, w 2010 było nieco słabiej, bo tam tylko jedna ósma. W 2014 nie wyszli z grupy, natomiast w 2018 zajęli czwarte miejsce. No i po tym sukcesie na Euro, gdzie tam zajęli drugie miejsce, no wydaje mi się, że są takim poważnym kandydatem do pierwszego miejsca w tej grupie. Jednak no należy się teraz, skupmy się na tym najlepszym turnieju w ich wykonaniu, bo był to turniej w Rosji w 2018 roku. Tam mieli w grupie Belgię, Tunezję i Panamę. Na początku zanotowali dwie wygrane, z Tunezją wygrali 2-1, a z Panamą 6-1. Ulegli również tutaj czerwonym diabłom, nie chodzi o Manchester United ani AC Milan, tylko kadrę Belgii. Ulegli im 0-1 i to nie była pierwsza porażka z Belgami na tych mistrzostwach, ale po kolei. W 1/8 zremisowali 1-1 z Kolumbią i to były ich pierwsze wygrane rzuty karne na mundialu. Co więcej, był to pierwszy wygrany konkurs jedenastek od Euro w 1996 roku, więc naprawdę kupę lat nie mogli wygrać tego pojedynku na rzuty karne. Tutaj im się to udało. W 1/4 rozgromili Szwecję. Rozgromili. Po prostu pokonali Szwecję 2-0. I w 1/2 ulegli Chorwacji 1-2. Dopiero po dogrywce, mimo że na początku prowadzili, to jednak Chorwacja potrafiła się nie tylko podnieść, ale też doprowadzić do zwycięstwa. W meczu o czwarte miejsce, w sumie o trzecie, ale dla nich to był mecz o czwarte miejsce, zmierzyli się z Belgami, gdzie znowu przegrali z nimi, tym razem 2-0. Co jest też ważne w tej kadrze, takie chyba najbardziej ciekawe, to to, że tylko jedyny zawodnik z obecnej kadry nie gra w Anglii i jest to Jude Bellingham z Borussii Dortmund. Kolejna ciekawostka będzie taka, że oprócz Szkocji jest to najstarsza, tuż obok Szkocji w zasadzie, jest to najstarsza reprezentacja, drużyna narodowa na świecie. Tak jak już wspomniałem, no są faworytem do grupy, bo mają naprawdę potężny skład, świetnych napastników, dobrego bramkarza. Nie widzę jakby powodu, dlaczego miałoby na tym turnieju nie pójść, a jednak no wydaje mi się, że ta 1/4, to jest dość odważne stwierdzenie, ale ta 1/4 dla Anglików jest naprawdę w ich zasięgu. A kończąc temat Anglików, przenieśmy się do zespołu Iranu. Najdroższym zawodnikiem Iranu jest nie kto inny jak Mehdi Taremi, mówi wam to praktycznie nic. Kosztuje on około 20 milionów euro i jest zawodnikiem portugalskiego Porto. Średnia wieku w drużynie wynosi nieco ponad 29 lat, więc no tutaj mamy do czynienia z bardzo, bardzo już doświadczonym zespołem. A wartość drużyny jest szacowana na około 70,6 miliona euro, więc też no nie jest to dość warta dużo drużyna,
A co za tym idzie, ten poziom ich umiejętności też jest dość niski. No jeżeli drużyna jest warta 70 milionów, a jej najdroższy zawodnik kosztuje 20, no to jednak dużo o tej kadrze mówi. Również wspomagę się karteczką. Ich 5 ostatnich meczów to 1-1 z Senegalem, zwycięstwo z Urugwajem 1-0, porażka z Algierią 2-1, zwycięstwo z Libanem 2-0 i porażka z Koreą Południową 2-0. Także no tutaj takie te wyniki są no dość zaskakujące, powiedziałbym. Samo to, że udało mi się wygrać z wiecznie groźnym Urugwajem, do którego mam sentyment przez karierę w FIFA, ale no coś tam chłopaki potrafią. Wystarczy też spojrzeć na zawodników, których mają w swoich szeregach, bo na przykład poprzekręcam strasznie te nazwiska na pewno. Mareumi gra w Dynamie Zagrzeb, Hajsafi i Mohmadi w AEK Ateny, tak jak wspomniałem, Taremi w Porto, a Azmun w Bayerze Leverkusen, więc no, nie są to być może dość duże nazwiska, ale grają już naprawdę w dość solidnych klubach, gdzie no coś tam chłopaki sobą muszą reprezentować, żeby tam się znaleźć na boisku. Przeglądając też ich ówczesne, dotychczasowe dokonania na mundialu, no sukcesem może być to, że w 2006 brali udział w turnieju, ale też to, że mają teraz taką passę, bo i w 2014, i 18, i 22 po prostu awansowali na 3 turnieje z rzędu. Jak wiemy z doświadczenia kadry Polski, no jest to dość trudna sztuka. Sam Iran jest dość dobrym zespołem w strefie azjatyckiej, ponieważ no od grudnia 2014 roku jeszcze nie było dnia, że jakikolwiek azjatycki inny zespół go wyprzedził w rankingu FIFA. Także jest najwyżej notowanym azjatyckim zespołem w rankingu FIFA od 2014 roku. No, z Iranem wiąże się też taki malutki, można powiedzieć, skandal, ponieważ w 2015 roku udowodniono, że w kadrze kobiet Iranu grało 8 zawodniczek, które jak... Ogólnie one grają w burkach. Nie wiem, czy to się nazywa burka, czy hijab. To jest takie ten, no, co twarz zasłania. I jak się okazało, w tej kobiecej kadrze 8 zawodników było po prostu mężczyznami przed operacją płci. Także też taki no, malutki skandal z Iranem na tle światowej piłki kobiecej. Patrząc też na ten skład Iranu, no nie można odnieść wrażenia, że to, kogo mają w grupie i to, co sobą reprezentują, da im coś więcej niż sam udział na tym turnieju. Oczywiście życzę im sukcesu, bo na przykład, nie wiem, w 98 roku to był jedyny mecz, który na mundialu wygrali i pokonali wtedy Amerykanów 2-1. Tutaj też mają Amerykanów w grupie, także no kto wie, może historia się powtórzy, bo lubi się powtarzać. I tutaj też mi się uda ten mecz jeden wygrać. Wszystko przed nimi, wszystko mają w swoich nogach w zasadzie, ale no tutaj sukcesu raczej nie wróżę. I płynnie przenosimy się już do reprezentacji Stanów Zjednoczonych, potocznie mówiąc USA, skrótowo nawet. A ich najdroższym zawodnikiem jest nie kto inny, tylko piłkarz londyńskiej Chelsea, Christian Pulisic, warty około 42 milionów euro. Średnia wieku w kadrze Stanów Zjednoczonych wynosi 24 lata i 30. Także no tutaj mamy do czynienia z bardzo, bardzo młodym zespołem. Kto wie, jak to się odniesie, bo z jednej strony brak doświadczenia, a z drugiej strony ta młodzieńcza fantazja, która nieraz no, na takich turniejach ponosi zespoły do wielkich sukcesów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Całą wartość drużyny szacujemy na około 204,4 miliona euro. A 5 ostatnich meczów to tutaj możemy zobaczyć remis z Arabią Saudyjską, porażka z Japonią 2-0, remis z Salwadorem 1-1, zwycięstwo dość wysokie z Grenadą 5-0 i remis z Urugwajem, z tym samym Urugwajem, z którym Iran wygrał. Także tutaj też no... Być może no, brakuje chłopakom tego doświadczenia. Ale też patrząc na drużyny, w których grają, no to kurczę, Milan, Juventus, Borussia Dortmund, Leeds, Norwich, no są to takie drużyny, gdzie rzeczywiście coś są, też muszą reprezentować. No ta liga włoska przez wielu jest szkalowana i mówiono o niej, że jest dość defensywna, toporna i ciermiężna. Jednak patrząc też na reprezentantów z Premier League, no to kurczę, chłopaki coś tam, coś muszą kopać, no chcąc nie chcąc. W
faworytem do wygrania grupy może nie są, ale no to drugie miejsce powinni zająć. Jeżeli chodzi o ich występy na mundiale, no to w 2002 roku był chyba najlepszy, bo awansowali aż do 1/4. W 2006 roku zakończyli udział na fazie grupowej. W 2010 i 2014 awansowali do 1/8, więc po prostu wyszli z grupy. A w 2018 nie pojechali na turniej do Rosji. Także tutaj mamy no, turniej po przerwie i zobaczymy jak ta kadra sobie poradzi. Rozpatrując ten rok 2002 jako ich największy sukces w ostatnich latach na mundialu, no to warto wspomnieć, że wygrali wtedy z Portugalią 3-0, zremisowali z Koreą 1-1 i ulegli potężnym Polakom aż 3-1. Cztery punkty ugrane na tym turnieju dało im awans drugiego miejsca. No w 1/8 pokonali Meksyk 2-0, a w 1/4 ulegli Niemcom tylko 1-0, także no coś tam też pokazali. To był chyba ich naprawdę najlepszy turniej w ostatnich latach. Ale też wiadomo, piłka wtedy była dość inna. Amerykanie mają przydomek Yankeesi, co też właśnie sprawdziłem. No bo wiadomo, że jakie można tak określać kibiców drużyny Yankeesów, ale też samo określenie ma czasami znaczenie negatywne. A od końca I wojny światowej jest używane przez wszystkich obcokrajowców właśnie w stosunku do Amerykanów. Tak się po prostu przyjęło i też taki mają przydomek. Ostatnią reprezentacją braną pod uwagę w tym zestawieniu jest reprezentacja Walii, która awansowała na mundial pokonując Ukrainę bodajże w Łodzi w barażach. No najdroższym zawodnikiem jest tutaj Brennan Johnson z Nottingham Forest. Średnia wieku kadry wynosi 24 lata, więc podobnie też młoda kadra. A szacowana wartość drużyny to około 130 milionów euro, więc no trzecia bo Anglicy praktycznie 1 300 000 000, 1 300 000 000 chyba to się tak czyta, 1 300 000 000, kto tam był? Irańczycy 70, Amerykanie 200 i tutaj mamy te 130, także no mówi się, że pieniądze nie grają, ale tutaj jasno widać ten podział klasy zawodników. O Walii za dużo na turniejach powiedzieć nie możemy, bo ostatni raz na mundialu grali w 1958 roku, dochodząc aż do 1/4 i od tamtego czasu nie udało mi się po prostu awansować na duży turniej. Ale to też być może wynika z tego, że piłka nożna w Walii nie jest zbytnio popularna. Znacznie większą popularnością cieszy się tam rugby, więc piłka nożna dla Walijczyków jest czymś takim jak dla nas siatkówka. Jest sobie w tle, daje radość, ale no też nie jest najważniejsze. Przyglądając się zawodnikom reprezentującym Walię, no widzimy tutaj Bale'a w Los Angeles, Ampadu w Szwecji czy Daniela Jamesa w Fulhamie. Patrząc na to, co zaprezentowali w meczach z Polską, grać w piłkę potrafią. I to nie jest też tak, że są chłopcem do bicia. Też na ostatnim Euro było widać, ale no też brakuje i to brakuje dość dużo. Bo patrząc na te ich ostatnie 5 meczów, no to porażka z Polską, porażka z Belgią, porażka z Holandią, remis z Belgią i porażka z Holandią. No ciężko to oceniać, bo nie porównywałem akurat składu, być może to był błąd, ale no mają dość duże problemy z konstruowaniem ataków i zdobywaniem tych bramek. Mimo że no Holandii udało się im strzelić 2 bramki, nam zresztą też, a problemy mamy wydaje mi się bardzo, bardzo zbliżone. Jest to w sumie taka kadra chyba najbardziej zbliżona jakoś poziomem do naszej. Jednak no tutaj w tej grupie no nie wróży im nic więcej niż to trzecie miejsce, no bo mają mocniejszych rywali i no będą musieli uznać ich wyższość. Ale cała ta grupa jest też bardzo ciekawa pod takim względem kontekstów pozasportowych. Bo tutaj mamy i rywalizację Anglii ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie chodzi po pierwsze o wszystkie przeboje związane z kolonializmem, czy też o wojnę angielsko-brytyjską w 1812 roku, gdzie to Anglicy mieli jakby, przepraszam, gdzie to Amerykanie byli sojusznikiem Francji, obiecali zachować neutralność, król Wielkiej Brytanii Jerzy III zablokował im, wprowadził taką ustawę blokującą możliwość dostarczania towarów do wszystkich portów, gdzie stacjonują wojska Napoleona, które są pod rządami Napoleona. W ramach tego, żeby też nie zaogniać tak sytuacji, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli Thomas Jefferson,
wprowadził również taki zakaz handlu dla swoich kupców z krajami w Europie i spotkało się to z dużą falą strajków i protestów. Jego następca, bodajże Thomas Madison, zniósł ten zakaz i wysłał też takie, to była w sumie ciekawa zagrywka, bo wysłał taki list do władz i Francji, i Wielkiej Brytanii, że kto pierwszy zniesie to embargo dotyczące zakazu handlu, no to wtedy on dostanie zgodę na handel na wyłączność ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj no też słabo się zachowali Amerykanie, bo w tym samym czasie cały czas zaopatrywali Cesarstwo Francuskie w czasie tych dostaw do Francji, tych towarów. Flota amerykańska stała się głównym celem floty brytyjskiej, no i w ten sposób rozpoczęła się wojna. Drugą taką przyczyną były niekorzystne taryfy celne na amerykańskie towary w Anglii, a trzecią natomiast problemy Amerykanów z Indianami. Amerykanie stwierdzili, że bunt, który powstał wśród Indian, był jakoby podżegany przez Brytyjczyków. Chcieli go stłamsić, a tym samym chcieli też zagarnąć tam pewne tereny Kanady dla siebie. To tak w dużym skrócie, bo to są naprawdę dość zawiłe tematy. Ale będzie ich jeszcze więcej, bo tutaj już wchodzimy na grunt też meczów Anglii z Walią, które będą takimi derbami Wielkiej Brytanii. No, te drużyny grywały już razem pod jakby jedną flagą, gdzie nazywały się na igrzyskach w Londynie teamem GB, Great Britain chyba. Chodziło po prostu o to, żeby zebrać wszystkich zawodników najlepszych i wystawić ich na igrzyska, żeby zdobyli medal ku chwale Zjednoczonego Królestwa. Nie udało się do końca, bo Szkocja i Irlandia miały za słabych zawodników, więc występowali tam tylko zawodnicy Anglii i Walii. To, że te drużyny występują jakby osobno, to też jest ważne pod tym względem, że każda z nich chce pokazać swoją różnorodność kulturową, swój autorytaryzm i to, że nie podlegają nikomu. I to jest w sumie fajne, bo też każda drużyna reprezentuje jakby wartości, z którymi się bardziej utożsamia. Występując w swoich barwach, chcą też podkreślić swoją autonomię. I ostatnim, kurczę, najtrudniejszym tematem jest to, co się dzieje na linii Iran-USA, bo te mecze też będą ciekawe. No, należy zacząć od tego, że w 1953 roku USA przyczyniło się do zamachu stanu w Iranie, chcąc tam, no, z mojej perspektywy to wygląda troszeczkę tak, jakby USA chciało mieć Iran pod swoimi rządami. Po tym zamachu stanu troszeczkę tak było, jednak w 1979 minimalnie to troszeczkę Irańczycy popsuli plany Amerykanów, ponieważ doszło do rewolucji muzułmańskiej i w ramach tej rewolucji była oblegana ambasada amerykańska. Tam pracownicy ambasady niszczyli dokumenty, żeby Irańczycy tego nie znaleźli. Co się nie udało też, bo oni to niszczyli w niszczarkach, nie palili. To był ich największy błąd, dlatego że Irańczycy przechwycili te dokumenty, te sterty papierków i co ciekawe, tutaj to jest hit, ich szwaczki dały radę to wszystko połączyć tak, że Irańczycy mogli z tych dokumentów wszystko wyczytać. Gdy wybuchła wojna irańsko-iracka, to też było dość słabe, ponieważ otwarcie Amerykanie wspierali Irak, ale w ramach za odbicie jeńców wojennych dawali Irańczykom swoją broń. Także doszło do momentu, gdzie obie strony konfliktu korzystały w czasie wojny z amerykańskiej broni. No, XXI wiek to jest już kompletne pogorszenie relacji na linii Stanów Zjednoczonych i Iranu, ponieważ George Bush w jednym z przemówień nazwał Iran, Irak i Koreę Północną osią zła, co też troszeczkę rozświeczyło Irańczyków. Także no, jak możemy zaobserwować te mecze w tej grupie akurat, mogą być bardzo napięte i to nie chodzi tu tylko o sytuację boiskową, ale też wszystkie takie spory, no, nie bójmy się tego powiedzieć, historyczno-polityczne, bo no, sport jest takim przekładnikiem tego, co się dzieje w polityce i od tego niestety nie uciekniemy. Standardowo, tutaj moje typy na tą grupę B.
Myślę, że już zdradziłem w odcinku, ale takie podsumowanie tych typów, tak jak mówiłem, na pierwszym miejscu Anglia, potem Stany Zjednoczone, Walia i na ostatnim Iran. Czy będę miał rację, no to się okaże już na początku grudnia bodajże, także dzięki za uwagę i widzimy się na omówieniu grupy C. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło.